Gramy. Let's go. Pierwsza bitwa no czym? No kranem, nie? Jeszcze nie będę wyjeżdżać, ale... Gąska podwójna. No i nice. Magazynek rozdany. Jeszcze nic nie zebrałem. I git. Baza, 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 baza. Nasze medy muszą wrócić i bronić bazy. Ale ja jadę dalej z damage'em, bo ja nie wrócę. Baza, żeby nas nie skapowali. Pożar, o! Oddał pożar. Nie wiem, jak to nie weszło. Piksele. No baza, pinguję im bazę. Czemu tymi medami nie wracają się? Chociaż może zdążę. No, narzekałem, że nie mam HP, ale mam teraz turbo sprężarkę i dzięki temu dojadę. Zaświeciłem. No i chyba nawet ja to zdążę zbić. Bez turbo sprężarki na pewno bym nie zdążył. Trzeci w kapie. Ja dojadę. Kurde. Czemu tą artą, gościu, strzeliłeś? Czemu artą strzeliłeś? Co za dzbany. Mogę się szybciej wrócić też. Ten tryb został stworzony kiedyś i główną jego nagrodą i zaletą było to, że można było zdobywać te obligacje i to była nowa waluta. I tak samo teraz tych obligacji sporo można dostać. Jednak trzeba mieć cierpliwość i też potrafić grać trochę. No. Patrzcie. Co się dzieje? 0-1. MBR wyjeżdża. Batcha tam wyjeżdża. Szkoda, że nie trafiła. No ja zginę, nie? O, tak wyparowałem. Dobra, jadę górkę chyba. Zestaw pod spota. Kurde, jestem bez spota, mogę strzelać. Nie patrzyłem na metraż. Dobra. Jest dobrze, jest dobrze, jest dobrze. Tylko górka jest przegrana i tam jest lip. Pomocy! Pomóż mi kakaowy, susel. Znaczy leopard się rozlewa, a ty stoisz. Mamy TVP-ka 140. Nie no, jak my to przegrywamy, to ja nie wiem. Nie, nie, to był błąd, to był błąd. Oni mają górkę, mamy pozycję. Muszę zniknąć ze spota jeszcze. Wydaje mi się, że teraz jestem bez spota. Jeden. Nice. Gąska weszła, zajebista. Dobrą mapę mi rzuciło na bata. Jest GG. A czy to jest do przegrania ogólnie? Po siódemkę mogę pojechać
Jestem na dwa dobre strzały, raczej trzy. Nie, jestem na jeden strzał. I kurwa, gramy przez to RNG! No jak się nie denerwować w takiej sytuacji? Przegramy to! Mamy jak pancera useless. Ja chciałem dać cały magazynek, kurde, i uciec. Wymienić się jedną za pięć. Dobra, STB chyba... Chyba to ugra, bo jak zabiję FOZ, to będzie dobrze. Boże, FOZ to przeładuje, FOZ to skończy za STB. Nie. EBR ma... No. A czwórka jebnie. Jebnie. Nie. Nie! Taranuj, ale debil. Ale debil. On nie spotnie. Nie, czemu ty strzelasz kaką wysusem zebrem? Czemu ty strzelasz w kapie? No nie strzelaj tym ebrem. Nie strzelaj. EBR. Nie. Stój. Kapuj. Jest! Kurde, mamy to. Dalej puszować to ciężko, ja bym się wracał po 705 i 60 TP. Dalej puszowanie to jest śmiertelne, jak tam trójka zostawiona, to... Nie. Nie puszujcie, wróćcie się. Back. Don't push. Trzeba drugą stronę rozegrać. No patrzcie, kogo mam tu. Ja mi wiecie na cooldowna. Będę mógł dostawać od Leoparda. Ja p***. Ale niefortunnie, że ten się tu pojawił, zrespił. Ja muszę jechać po 60 TP. Jadę po 60 TP. Strzel tym Leopardem raz do niego. Nice. Zbiorę od 705, ale muszę to zrobić. No już kurwa mać! Czemu ja mam takiego pecha na tych rankedach? No czemu? Nie trafił. Dobrze. Mogę fraga zrobić, ale czekałem z tą pestką, żeby celować, nie dobrze. No i moja drużyna spuszowała i ja wiedziałem, że to nie wyjdzie, oni spuszowali dalej. Nie wiem, czy się da to ugrać, ale przejeżdżę na tą stronę. No! Czemu tym AMX-em 105 nie możesz dobić tego pieprzonego 705A? Mogę poczekać jeszcze, ale nie, on go nie dobije. Ja, mi się wydaje, że on go nie dobije. On nie ma amunicji chyba w tej bitwie. On nie ma amunicji, widzowie. Ja nie wiem, co on robi. Patrzcie na to. On go nie zabije. Wiedziałem. On żadnej pestki nie wycelował. No taki magazynek by się przydał. Oddałby. Proszę cię, co to jest za RNG w tej bitwie? Ja zbiorę od VZ-a teraz. Że tak powiem. Nie gadajcie, czy ja zginę do STB.
Wiecie co, ja dostanę na razie na midzie. Tu oddam jakiś damage, bo oni na przejeździe będą chcieli zrobić. Wiecie, mówiłem? Nie mówiłem? Mówiłem? Mówił Kamil? Mówił. Czy ja bym mógł przejechać po Mausa? Nie, ale dobra, dam magazynek. Dobra, reload. Sytuacja słaba. Nie, to strzał był beznadziejny. No zbiorę od krana, muszę zbić. Kurde. Nie, nie trafiłem. Nie, mogę to przycelować. Ja nie wiedziałem, że kran ładuje. Jakbyśmy to wygrali. Ale przystrowałem. Kurde, wygralibyśmy chyba, co? Ha. Nie sądziłem, że my to możemy skapować. Ale żart. O, wiedziałem, że go złapię. Dobra, nie ma Ebra. Ale my padamy po drugiej stronie. Pytanie, czy coś będzie na 3. No i właśnie chciałem powiedzieć, że Progetto będzie najgorszym czołgiem, jaki może być na 3. Jest tam Progetto. Chuj. TVPek myśli, że kamień może rozwalić. Jadę po niego, no. Nic innego nie zrobię, jest 1-4, moja drużyna nie oddycha. Stój, stój, stój. Jeszcze magazynek może oddam. Tylko muszą mi go zaświecić. Raz. Raz. Dwa. On KD. Jadę tak, żeby do stabeka być safe. I patona. W dół. No i tak mnie trafił pod wagonami, nie? Tak to bym jeszcze skończył fozetę. Dawaj wampir, miasto, Kamil, Hara. Dobra, Udes uciekł. Mamy drugą stronę, więc będziemy mieć ich domkniętych. Dwa 7-7 bym wjechał. O kurde. Ten projekt jest z banem.
Gościa, jakby kran się tu wychylił na z górki, to go wy... Esko ma mnóstwo HP. No, zjechał skopa. Ale głupio, że nam padł kran. On nigdy nie powinien paść. Ja pierdolę, dwa razy się odbiłem od tego krana. Czajcie to? Dwa razy się od niego odbiłem. To jest widz chyba jakiś na tym konie. Aj, mogę proszę to dobić teraz, widzę. Mam dobrą pozycję. Dobrze rozdaję, ładnie rozdaję. Tak, no mam high grounda, jak w Fortnite, widzowie. Wyżej lepiej. Znaczy jakie oro im robię. Fortnite game, guess. Tylko żeby nas nie skampowali jakoś głupio. Ale zobaczcie, że też padają nasi. I tam na midzie też jest one shot. 28 nie dobija krana. Dobrze, dobił. 4 sekundy o mnie. Przeładuję. Ja po tego Ebra muszę pojechać. Kolega, co mnie ucieka. Mnie uciekniesz. Krankedy, lecimy. Pierwsze oficjalne krankedy, 4 krany na 3. Ciekawe, czy pojadą agresywnie, czy będą defensywnie stać? Nie, tam grają. I nie weszło. Aj, słaby strzał. Ale patrzcie, w jakim oni są szoku. Nic nie mogą zrobić. Ja teraz od lewej sobie pojadę i będę mieć ich wszystkich bokiem. No i minus 2 czołgi. I my... Oj, nie wyjeżdżaj na mnie, nie wyjeżdżaj na mnie. Pomocy? Pozdro. Dla gościa. Jak chciał się ulać. Jeszcze fraga zrobiłem. Dobra, będą dwa szewrony. Dobra, fazeta minus 1.
Daj magazynek Fawzeta. Nie ma Fawzeta. 277 rotuje. Trzeba mu dać pestkę. Nice. Jest kran na środku, który jest irytujący. Bo chciałem wjechać to okienko od tej strony i dać z okienka magazynek, z okienek. No to się wymienimy po dwa chyba. Chociaż nie wiem, czy zdążę. Zdążyłem. A, on za zero! Rozdam cały z okna, pomogę. Pokus... Muszę strzelać do Rino, kurde. Super. Tylko... Nie ruszaj się tym kranem. Nice, suka, nice! No i po krana. Mieszam czy MB to nie zunik. Siema Korax, jeszcze raz witam. Winrate bardzo ważne na rankadach. Aj, szkoda, że się nie dał. Pewnie dłużej ładuje niż twa rankę, dokładnie. Ja bym nie snajpił, nie snajp, to bez sensu. Podjedź, nie ma co snajpić. Trzeba podjeżdżać. Hity ładuje. I walimy się na headę z nimi, chłopakami. Medami też, wszyscy powinniśmy podjechać. Praktycznie jeden czołg ewentualnie na zbicie bazy, jakby oni w trójkę gdzieś przemknęli. Dobra, jest zajebiście, bo ten kran źle gra. 268. Nasz kran też mocno dostał. Ale teraz trzeba agro, te krany są odwrócone. Trzeba kończyć lufy. Nie polosowało. Ten kran przeżył. To jest problem VZ-y. Zobaczcie, jaki ma duży włas. Jak łatwo przebić. Bacik z magazynkiem wyjeżdża. Bat, focus bat, focus bat. Ja nie wiem, czemu do nich gadam, ale może mnie usłyszą. No i ten bat zrobił różnicę. Szkoda, że nie przebiłem dwa razy. Nie wiem, jak on mnie strakował z damage'em. Co za chłop. Ale debil to jest tej 140 według mnie. Dobrze, podjechał 430. Dobra, ważne fragi, chyba wygrane ko. A i tak zobaczcie, jak ta bitwa jest wyrównana. Dobra. 6,5.